Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik poświęcę Blenderowi i symulacji zachowania się cieczy w oparciu o panel fizyki Blendera. Jeżeli ten temat poradnika Was interesuje, a omówię w nim absolutne podstawy, to zapraszam Was do oglądania jego dalszej części po krótkim intro. Poradnik ten wykonuję na zamówienie jednej z internautek Pauliny, która prosiła mnie o przygotowanie symulacji, powiedzmy, takiej masy czekoladowej. Nie wiem, czy do końca taka symulacja mi się uda, ale spróbuję coś takiego zrobić. I jak widzicie, na scenie ulokowałem sobie cztery różne obiekty. Pierwszy obiekt to domena. Jest to najważniejszy obiekt na scenie. Wejdę do panelu fizyki i do obiektu domena przypiszę atrybut fluid i wybiorę typ domena. Tutaj sobie wybiorę nie postać gazową, a postać płynną tej domeny. Dodatkowo, jak już jestem przy tej domenie, to zdefiniuję sobie tak parametr dyfuzji. I tutaj, jak rozwinę okno, no to mam do wyboru trzy parametry. Woda, olej i miód. Ponieważ miód jest najbardziej konsystencją zbliżony do czekolady, masy czekoladowej, no to wybiorę parametr miód. A więc już pójdę, można powiedzieć, na skróty. Tutaj mam zmianę w ustawieniach. Bo przykładowo dla wody te parametry będą wyglądały inaczej. 1, 6 eksponent, a więc to jest ta wartość po przecinku. A dla miodu tutaj jest wartość 2, a eksponent 3. Miejsca po przecinku. Teraz tak, cząsteczki. Cząsteczek nie ruszam, a będzie mi zależało na wygenerowaniu siatki 3D, a więc tutaj włączam opcję Mesh. Okno rozwijam, tak ta zakładka, ten panel wygląda, ale tutaj na razie nic nie zmieniam. To mam te rzeczy na razie zdefiniowane, tak? Więcej tutaj nic na razie nie zmieniam. Teraz zaznaczam kulkę, baza płynu. I do kulki dodaję atrybut fluid i tutaj sobie wybieram atrybut flow, a więc przepływ. Nie będzie postać dymu, gazu, a wybieram sobie postać płynną, konsystencję płynną i pozostaję przy parametrze geometria. Geometria to jest jakby stała wartość tego płynu wyznaczona objętością tutaj tej kulki. Gdybym wybrał inne parametry inflow, to wtedy płyn by mi stale wypływał lub stale by go ubywało. Outflow, tak? Ja pozostaję przy geometrii. Przechodzę do kolejnego obiektu. I tutaj dodaję atrybut fluid. Efektor. Efektor kolizyjny, a więc to będzie przeszkoda na drodze przepływu tego płynu, a płyn będzie opadał na skutek własnej masy i, proszę ja Was, siły grawitacji. Przeszkodę pierwszą mam zdefiniowaną, no i zaznaczam drugi element, też przeszkoda, a więc jak się domyślacie, to tutaj też przypisuję ten sam typ. Efektor. Głównym elementem w całej tej animacji będzie obiekt o nazwie domena. To tutaj właśnie będę generował animację. I jak widzicie, w chwili obecnej mogę wygenerować animację, która ma długość 250 klatek, a więc pokrywa się tutaj z tą osią czasu. No to co, spacja, bo tutaj mam replay, zobaczymy, czy coś się wygeneruje.
Może przerwę. No jak widzę, nic się nie wygenerowało. To ja tutaj podejdę do tego tematu inaczej. Tutaj mogę wybrać jeszcze inną opcję. Replay, modular i finał. A więc wybiorę sobie animację finałową. Włączę tutaj opcję finał. I teraz mogę wypiec od pierwszej do 250 klatki tą animację. Zobaczmy, co się stanie. Bake. Jak widać, mam tutaj postęp czasu, animacja jest tworzona. Jeszcze nic nie widzimy tu na podglądzie, ale być może za moment coś interesującego zobaczymy. Niech to dojdzie do 100%. No jest. I widzicie, po wygenerowaniu od razu pojawiła się tutaj siatka mesza, bo sobie zaznaczyłem tą opcję. No i zobaczmy, jak teraz będzie to wszystko przebiegać. No spływa ten miód dość szybko. Teraz możemy na ten proces wpływać. A więc tutaj sobie powrócę do wartości. Od nowa będę chciał wypalać animację i tak. Powiem tak. Tutaj mogę sobie wydłużyć tą animację, a więc ją spowolnić. I jak wartość sobie zmienię na 0,3, będzie ona po prostu przebiegała dużo, dużo wolniej. Co więcej mogę zrobić? Mogę od razu przejść do siatki mesza i tutaj podnieść rozdzielczość jej. Wtedy będę miał jakby więcej detali na tej siatce, która będzie symulowała zachowanie masy. Co jeszcze dalej mogę zrobić? Nie będę skracał animacji, zostanę przy tych wartościach. Tutaj też już nic nie będę zmieniał. I jeszcze na koniec rozwinę sobie tutaj, na dole jest takie okno VAC, a więc pola VAC. Rozwinę i te pola VAC dotyczą obiektów efektor, a więc tych obiektów przeszkód. I tutaj mogę na tym obiekcie na przykład spowolnić przepływ masy tej gęstej cieczy, a więc powiedzmy tej czekolady. I tu sobie wybiorę wartość 0,1. No i tak przygotowaną animację będę generował. Dodatkowo tu jeszcze mogę grawitację obniżyć, a więc tą siłę ciężkości, przyciągania ziemskiego spowolnić. Wtedy będzie proces przebiegał jeszcze wolniej. No ale ja pozostanę przy naturalnych siłach. Bake. No i teraz, jak widzicie, wszystko się generuje. I z racji tego, że tutaj pracuję na dość niewielkich rozdzielczościach, no to mi się wydaje, że sam ten proces postępu wygenerowania animacji będzie dość szybki. Ale już mniej więcej wiecie, o co w tym wszystkim chodzi, jak sobie taką animację wygenerować. I raz wypieczona animacja już będzie w dalszym ciągu do użytku, do powtórzenia. Teraz sobie, powiedzmy, tą kulkę już mogę ukryć, zrobić ją niewidoczną, pozostawię ciecz. No i zobaczmy. Spacja, odtwarzam animację, no i widzicie, że teraz ta masa spływa, 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 spływa i tu zaczyna kapać. A więc udało się, nie? Nie wygląda to jak woda, a wygląda to rzeczywiście jak jakaś substancja do miodu podobna. Co jeszcze mogę zrobić? Przejdę do domeny. Domena, jak powiedziałem, jest najważniejszym obiektem tutaj. Bowiem to na domenie definiujemy, jaki materiał będzie używany. Jeszcze tutaj załączę raz animację i powiedzmy. Na domenie będę mógł zdecydować, a właściwie to poprzez zakładkę dyfuzja, zmienić na przykład tutaj ten współczynnik, eksponent. I na przykład, co by się stało, jakbym ten eksponent tutaj zmienił na 2, albo nawet na 1, a ten eksponent podniósł w górę na jakieś 7. Spróbuję tak zrobić. To jest doświadczenie. No i co? I zapuszczam animację. Nie będę jej teraz całej generował,
bowiem mi się wydaje, że jak wygeneruję jakieś ze 30-40% escape, no to już będę widział, jakie mam zachowanie teraz tej masy. Może ona teraz lepiej będzie wyglądała. No i jeszcze za mało wygenerowałem. Jednak muszę pociągnąć temat dalej i dać wykazać się procesorowi w komputerze. No teraz sobie generuję. Ta kulka jest ukryta, a więc ta baza płynu jest ukryta. Zresztą sterując objętością tej kulki mogę powodować, żeby więcej tego płynu było lub mniej w trakcie trwania całego procesu animacyjnego. No i symulacja już tutaj dobiega końca. No i zobaczymy teraz. Może teraz będzie jeszcze lepszy ten efekt, nie wiem. No teraz chyba jeszcze bardziej przypomina coś takiego. Tak mi się wydaje, nie jestem na 100% przekonany, ale jak włączę sobie tutaj kolory jeszcze, tak, o, to teraz mam fajne kolory. I teraz jeszcze tryb cieniujący powłączam. Wypozycjonuję wszystko. No i teraz tak wygląda. Oczywiście tutaj może teraz ta masa jest za gęsta, ale spróbuję ją troszeczkę jeszcze rozrzedzić. A więc zaznaczam domenę, bo to przecież w domenie się wszystko tutaj dzieje. Jeszcze się wycofam z tego, przejdę do zakładki dyfuzja i tu sobie eksponent zrobię na 2. A tutaj zmniejszę na jakieś 5. No i wygeneruję bake. A więc my doświadczalnie możemy sobie również tutaj tworzyć jakieś podwaliny, bazę pod własne substancje ciekłe. Nie musimy korzystać z tych presetów przygotowanych, a coś samemu próbować budować pod swoje oczekiwania, pod swoje projekty. Tak myślę. No teraz zobaczę. O, teraz może i dziury będą się robiły, a więc będzie to być może ciekawiej wyglądało i ta masa jest taka, a nie inna. Co więcej jeszcze możemy zrobić? Teraz zamierzam już wygenerować finalną animację i przejdę tutaj znowuż do opcji wypiekania, ale jak powiedziałem, jak patrzymy tutaj na domenę, no to domena tutaj miała taki mały kubik. I ten kubik to jest nic innego jak pokazana rozdzielczość domeny. I powiedzmy, że ja rozdzielczość domeny sobie zwiększę, a więc zmniejszę ten kubik. Na pewno będzie mi się to dłużej generowało. Ustawię sobie tutaj na 48. Jeszcze przejdę do zakładki mesh. Tutaj mam 3 wartości, to już zostawię, nie będę nic zmieniał. No i teraz wygeneruję animację. Myślę, że to już będzie ostatni raz. Bake. No i wszystko już się skończyło i teraz zobaczmy, jak teraz ta substancja będzie się zachowywała. No tak, teraz widzimy, że chyba to bardziej przypomina tą płynną masę czekoladową, która sobie spływa i rozlewa się po obiektach, po przeszkodach.
Myślę, że ta prezentacja wyzwoli w Was własną inicjatywę. Sami podejdziecie do tematu bardziej twórczo, szczegółowo i będziecie generowali interesujące Was symulacje zachowania różnego rodzaju płynów, cieczy o różnej gęstości i konsystencji. Uważam, że poradnik ten powinien spełnić oczekiwania Pauliny. Być może ją ta forma, którą przedstawiłem, zadowala. A teraz już dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście żegnam się z Wami do usłyszenia w kolejnym poradniku. Być może będzie to poradnik o blenderze. I na koniec tradycyjnie zaproszę wszystkich do składania wizyt na moim kanale YouTube, bowiem tam jest cała gama poradników o blenderze z różnych, można powiedzieć, to dziedzin tej bardzo, bardzo interesującej aplikacji. A teraz już naprawdę dziękuję za uwagę.